Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka to w małej miejscowości Kowalowa koło Sokołowska długoletnia tradycja. Przez cały dzień na terenie szkoły podstawowej odbywają się gry i zabawy dla dzieci, a na zakończenie organizowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek. Cały dzień są gry i zabawy dla dzieci. Po meczu towarzyskim dzieci będą uczestniczyły w konkurencjach sportowych, będą konkursy piłkarzyków, miał być badminton i ping-pong, ale chyba nie damy rady ze względu na wiatr, ale dzieci bardzo chętnie u nas układają puzzle, więc już pytają, czy mogą, będą na czas też układać. Mamy też jeszcze do rozegrania tory przeszkód i dla maluchów, i dla starszych. Cały dzień dzisiaj bawimy się na świeżym powietrzu i to jest czas, to jest święto dzieci. I dzisiaj świętujemy my dorośli razem z dzieciakami, dla nich tu jesteśmy. Tegorocznemu piknikowi z okazji Dnia Dziecka towarzyszył mecz towarzyski drużyny ze szkoły podstawowej w Kowalowej z drużyną dzieci z wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Patronat nad piłkarskim spotkaniem sprawowali burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński oraz wałbrzyski radny Ryszard Nowak. Postanowiliśmy, tutaj cała kadra, dzieciaki, że zrobimy dzisiejszy dzień sportu właśnie w taki sposób. Meczem towarzyskim, który będzie uczył nas fair play, będzie stwarzał ku temu, że będziemy nawiązywać przyjaźnie. No, uważam, że jesteśmy aglomeracją wałbrzyską, w związku z tym, czy Kowalowa, czy Wałbrzych, Biały Kamień, to jest jedno, prawda? Dzieci są wszędzie takie same, dzieci wszędzie potrzebują serca, miłości, czułości, a tutaj w naszej szkole uważam, że jest najwspanialej, najpiękniej. Sami Państwo widzicie, jak ja dzisiaj wyglądam jako dyrektor szkoły, to jest moja kadra, więc wszystkich zapraszam. Kto by chciał dać, nawet dziecko tutaj, z Wałbrzycha, z aglomeracji, jesteśmy jednością. Zapraszamy, naprawdę. Myślę, że Państwo się tutaj dobrze czujecie. Z tego, co słyszę, nasi goście tak samo. Państwa też zapraszamy, bo mamy kontakt z telewizją Dami, mamy z Radą Samorządową, z panem Ryszardem już od chyba 20 lat. Razem tak wspólnie działamy. Co prawda ja tak jakby potajemnie, bo ja nie lubię na forum, bo to, co robię, to uważam, że taka jest moja praca, obowiązek. My jesteśmy szkołą, a wiadomo, szkoła jaki ma cel, tak? Nie ma się gdzieś tam pokazywać i tylko dla mediów, ale robimy to, co powinniśmy, czyli jesteśmy dla dzieci tu i teraz. W organizację imprezy włączyło się całe grono pedagogiczne, Kopalnia Surowców Skalnych Bartnica oraz Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów. W meczu towarzyskim zwyciężyły dzieciaki ze szkoły imienia Białego Orła z Wałbrzycha, osiągając wynik 2-0. Drużynę szkoły podstawowej numer 2 trenuje pan Janusz Ciesielski. Wśród zawodników wybrano najlepszego sportowca, najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez radnego Nowaka. Ponieważ mecz był spotkaniem towarzyskim, we wrześniu odbędzie się rewanż. Na wszystkich uczestników czekał wspaniały poczęstunek. Zwycięski mecz dzieciaki z Białego Kamienia dedykują polskim piłkarzom oraz trenerowi na wałce. Panie redaktor, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom poprzez telewizję Dami składamy najserdeczniejsze życzenia z Wałbrzycha, z dzielnicy Białego Kamienia. Dużo słoneczka, ale w dniu dzisiejszym znajdujemy się w miejscowości Kowalowej. Rok temu mieliśmy rozegrać ten turniej, aura nam popsuła szyki. Dzisiaj jest słoneczko, bawimy się na sportowo i kolorowo. Ale ten mecz dzisiejszy, Kowalowa, dzielnica Biały Kamień, chcemy przekazać naszej reprezentacji, która w dniu 10 czerwca zagra mecz Polska-Rumunia i na ręce pana trenera Adama Nawałki składamy ten mecz, te uśmiechy z dzielnicy Białego Kamienia i z Wałbrzycha poprzez telewizję Dami, bo wierzymy, że Polska wygra 3-1. Natomiast dziękuję wszystkim, a przede wszystkim telewizji Dami, która nas wsparła, że mogliśmy tutaj przyjechać i ten mecz się odbył, bo bez Państwa by było to troszeczkę przychmurzono. Serdeczne podziękowania. Bez nas jak bez nas, ale bez dzieci, bez tej szkoły, bez tutaj pań, które wspierają bardzo, widzę i wuwuzele i w pełnym rynsztunku, i bez Bartnicy. Panie redaktor, to jest 100% kapitału ludzkiego włożone w ten mecz, ale pragnę tu podkreślić.
KS Bartnica, pan Jakub Madej dołożył wszelkich starań, aby się odbyło. Transport otrzymaliśmy od pana Grzesia Drzewieckiego, od pana Janusza Woźnickiego, a szkoła podstawowa imieniem Orła Białego na Wańkowicza wystawiła najwspanialszą drużynę chyba na całym świecie, ale każda piłka, na pewno. Każda piłka ma swoją taką stronę, jak i w Kowalowej, tak i w Wałbrzychu, i wierzymy, że te bramki się posypią, choć do przerwy szkoła podstawowa numer Orła Białego prowadzi 1-0, zostało jeszcze 15 minut, wszyscy mają duszę na ramieniu, ale bawimy się przepięknie, kolorowo. No, z takim dopingiem absolutnie wygracie. No, takie zaplecze ja tutaj mam z tyłu, przepiękne, no, nasze panie, które kibicują Wałbrzychowi, dzielnicy Białego Kamienia, a tym bardziej jesteśmy tutaj w aglomeracji wałbrzyskiej. I nasi widzowie niech zobaczą, jak się bawi Wałbrzych i Kowalowa, dzielnica Biały Kamień, poprzez naszą telewizję Dami, która objęła honorowy patronat. 10 czerwca Polska-Rumunia rozpoczyna mecz. Ten mecz dedykujemy poprzez telewizję Dami, aby do pana trenera Adama Nawałki doszło, żeby nasi wygrali. Kto wygra? Polska! Kto wygra? Polska! Kto wygra? Polska! I za to wam dziękuję. Brawo, brawo.